Szanowni Państwo, w Hollywood mają aleje gwiazd związanych z filmem. Już ponad 2400 gwiazd. W Łodzi również aleja na Piotrkowskiej, aleja gwiazd osób związanych z filmem. W Toruniu mają w kształcie piernika dla zasłużonych, dla ich miasta, dla piosenkarzy polskich w Opolu, we Władysławowie aleja gwiazd dla sportowców. A my w kształcie takich gwiazd, wycinanek, mamy to, co w Łowiczu mamy, na ziemi łowickiej również, bo nie tylko w Łowiczu, najpiękniejszego, to, co nas wyróżnia w Polsce i wyróżnia w Europie i jeszcze szerzej na świecie, gwiazdy honorujące twórców ludowych, twórczość ludową, bo to jest nasze wielkie bogactwo. Dobrze, że w tym roku nasza najbardziej kolorowa w Polsce procesja Bożego Ciała została na listę niematerialnego dziedzictwa wpisana, a przecież kto ubarwia nam te procesje? Ludzie pięknie ubrani w nasze stroje, a te stroje to też częściowo wiążą się w ogóle ze wszystkimi aspektami naszej twórczości ludowej. W tym roku 4 gwiazdy, będzie już 10. Myślę, że w przyszłości miasto, zresztą takie plany już są, poszerzy tę część chodnika od strony południowej i nie musimy się martwić, że nam miejsca zabraknie na przyszłe kilkadziesiąt lat. I dobrze by było, gdy już nas nie będzie, a cały rynek i może później w Zduńską trzeba pójść, będzie upamiętniał ludzi, bo właściwie tymi gwiazdami upamiętniamy ludzi i to tak bardzo wszechstronnie. Siedzi tutaj tak skromnie pani prezes sztuki łowickiej, bardzo zasłużona dla i już swoją gwiazdę z ubiegłego roku ma, dla podtrzymywania w takich trudnych czasach tego wszystkiego właśnie łowickiego. Są z nami państwo konopczyńscy, akurat w garncarstwie, ale jest też gwiazda animatora właściwie twórczości ludowej, pana Janusza Kaźmierczaka, jest gwiazda Juliana i Wandy Brzozowskich. Jest gwiazda zmarłej w tym roku, pani Bronisławy Skwarnej. Od koralików, od takich pacioreczków właściwie, gwiazda Mazowsza imienia Tadeusza Sygietyńskiego, które tak bardzo nas, łowiczan, Łowicz rozsławia i byli, jak państwo pamiętacie, dwa razy w Boże Ciało pięknie tańczyli i śpiewali. Najbardziej nam się podobało Łowiczanka Jestem, ale to też jest chyba zrozumiałe. Także bardzo się cieszymy, że w tym roku również w takich czterech różnych kategoriach nagrodziliśmy tutaj no, naszych gwiazdorów. Kultura ludowa swoimi korzeniami sięga do przedchrześcijańskiej kultury etniczno-plemiennej. Ukształtowała się ona w średniowieczu, jednak z braku swojej odrębności przenikała do innych grup narodu polskiego. Najszybszy jej rozwój przypada na drugą połowę XIX wieku. To właśnie w tym okresie nastąpił dynamiczny rozkwit wielu dziedzin twórczości ludowej, takich jak wycinankarstwo, rzeźbiarstwo, hafciarstwo, plastyka obrzędowa. Twórczość ludowa zaczęła też inspirować wybitnych polskich poetów, kompozytorów i muzyków, odnajdujących w niej czystość form i ostoję polskiej tradycji i kultury. Uwzględniając rolę i znaczenie twórców ludowych dla lokalnego środowiska i dla upowszechniania dziedzictwa kulturowego, Rada Miejska w Łowiczu na wniosek burmistrza miasta Łowicza Krzysztofa Jana Kalińskiego specjalną uchwałą ustanowiła przyznawanie dorocznej nagrody Gwiazda Łowicko.